Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o naszym wyjeździe do Barłomina na zawody regionalne z naszą kochaną Batalką i klaczką Daisy. Więc zapraszam Was do oglądania. Kolejnym koniem Tuluza. A Grzegorz Psiuk to reprezentant sowiecki Jumping Teen. Dosiada 6-letniej klaczy Pomelinę. Własności Wojciecha Ziółkowskiego. Przygotuje się Katrina. Na filmie widzicie Darię Pilipiec i Daisy w ich pierwszym przejeździe. Pierwszy przejazd był dosyć chaotyczny, Daisy trochę pływała między przeszkodami, ale musimy mieć na uwadze to, że to był jej pierwszy start, pierwszy wyjazd na zawody, pierwsze emocje i pierwszy raz spotkały się z tak kolorowymi przeszkodami i parkurem. Mimo, że my mamy profesjonalne przeszkody kolorowe, przygotowane na to, żeby właśnie trenować parkur, ale pamiętajcie, że młody koń zawsze się stresuje, to jest wyjazd w koniowozie, koń wychodzi na nowe miejsce, nowe zapachy i młode konie często są dosyć mocno podniecone tym. Widzimy tutaj, że Daria miała zrzutkę, ten pierwszy przejazd był dosyć chaotyczny, ale ukończyli parkur. Drugi przejazd, jak widzicie, był zdecydowanie lepszy. Pary Daria i Daisy był płynny, równy, bardziej stabilny, co skutkowało właśnie bardzo dobrym przejazdem na czysto w klasie też 70 cm. I tutaj widzicie w pierwszym przejeździe Hanie, Dynoską i Batalkę, które też debiutowały w swoich zawodach na wysokości 70 cm. Tutaj zauważcie, że Batalka nigdy nie przemieszczała się poza Iskrą. Dla niej było to bardzo dużym wydarzeniem, bardzo emocjonującym, ponieważ dla Batalki był to jeden świat. Ona znała tylko Iskrę i myślała, że nie ma innego świata. A się okazało, że jest, że jednak możemy się przejechać koniowozem
i wyjść zupełnie w innej stajni. I dużo emocji tutaj towarzyszyło i batalka na pierwszej przeszkodzie, jak widzieliście, dosyć odbiła od okserka, ale tylko dlatego, że kolory troszkę ją przerosły, trybuna z boku i dlatego tak zareagowała, ale potem następne przeszkody były pokonane bezbłędnie. No i tutaj w drugim przejeździe macie Hanię z batalką. Też był to dużo lepszy przejazd, bardziej płynny, mimo że batalka jeszcze była dosyć podniecona całym wydarzeniem, ale dała się bardzo fajnie prowadzić równo, co skutkowało też czystym przejazdem. Czy na starcie jest królkiem? Sygnał do startu otrzymuje królkiem i Weronika Ziółkowska. A wynik Grzegorza Krzuka to 0 punktów karnych w czasie 47:55, co daje 4. Oficjalnym dziękujemy zawodnikom i organizatorom rodzinie. Oj, drugi dzień pełen emocji. Starty Dari i Daisy były dosyć szybkie, bo Daisy miała drugi dzień akurat taki bardzo żywy, emocjonujący, ale przejechała Daria w bardzo dobrym stylu, mimo że troszeczkę za szybko, trochę było w pierwszym przejeździe chaosu, ale przejazd był na czysto, był świadomy, był w pełni kontrolowany przez Darię, co skutkowało właśnie czystym przejazdem. No i tutaj widzimy drugi przejazd Darii i Daisy. Był troszkę spokojniejszy, bardziej opanowany i też tutaj Daria zaliczyła bardzo ładny przejazd na czysto, w którym Daria zajęła 9. miejsce. No i tutaj Hania i Batalka w swoich pierwszym przejeździe drugiego dnia zawodu w Barłominie. Powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo fajnie Batalka zachowywała się w parkurze drugiego dnia, była słuchająca, chciała odpowiadać na pomocę, na łydkę, galopowała dosyć dobrze, mimo że te skoki może nie były mocno efektowne, ale dawała się naprawdę prowadzić i starała się wykonać wszystkie zadania, które stawiała jej Daria, co skutkowało czystym przejazdem. No i tutaj widzicie w drugim przejeździe Hanię i Batalkę. W bardzo ładnym stylu pokonały cały parkour na czysto, co skutkowało
tym, że Hania zajęła 6. miejsce w konkursie na 70 cm drugiego dnia w Barłominie. Jestem niezwykle dumna z tej pary, ze wszystkich przejazdów, jak i z Darii i z Hani. Jestem niezwykle zadowolona z dziewczyn, moich amazonek, Hani i Darii oraz z naszych cudownych młodych koni, czyli Batalki i Daisy. Moje metody treningowe, treningi, które proponuję, dają efekty i to chyba najbardziej cieszy. Cieszy mnie to, że konie, mimo że były zestresowane, naprawdę dały z siebie dużo i pokazały, że są przygotowane na te pierwsze starty. Dziękuję, kochani, że jesteście. Dziękuję, że nas oglądacie i śledzicie nasz kanał. Ja tymczasem będę się żegnać i mogę tylko Was teraz zachęcić, żebyście następny razem nas odwiedzili i oglądali. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.